Siemanko, z tej strony Martos. Dziś odcinek specjalny znalazłem na znanym portalu komputer gamingowy, przynajmniej tak twierdzi sprzedawca. Sprawdzimy sobie ceny podzespołów, ale tylko z serwisu, na którym jest sprzedawany. Sprawdzimy, ile sprzedający na tym zarobi. Następnie poszukamy części na OLX, ale bez wybierania jakichś specjalnych okazji, czyli najtańszy podzespół. Po lewej stronie cena komputera, a po prawej stronie parametry techniczne tego gamingowego potwora. Obudowa to chyba największy koszt tego komputera. Oczywiście jeśli to ta, co na zdjęciu. Cena 189 zł. W ogłoszeniu jest napisane zasilacz 550 W z certyfikatem 80+, dlatego wybieram znanego Bandita, który ma certyfikat. Płyta główna to ASRock H61MDG3, koszt 139,99, ale w gotowcu może również siedzieć płyta z HP lub Dell. Dysk twardy to zwykły HDD 500 GB za 20 zł. Nowe pamięci RAM, jedne z tańszych 8 GB za 38,50. Procesor i5-2300, koszt 14 zł. Karta graficzna GeForce GT 632 GB za 99 zł. Podsumowanie. Całość wyszła w zaokrągleniu 700 zł. Sprzedający ma zysku około 300 zł. Nawet za 700 zł jest to bardzo słaba i nieopłacalna jednostka. Przeszukałem na szybko OLX i wybrałem kilka części potrzebnych do tego komputera. No i oczywiście używamy tej samej obudowy za 193 zł. Najtańsza dostępna płyta główna pod socket 1155, koszt 80 zł. Zasilacz 550 W z certyfikatem za 150 zł. Karta graficzna to koszt około 50 zł. Dysk HDD zostaje ten sam, czyli 500 GB za 20 zł. Procesor zostawiłem ten sam, ponieważ cena jest dość atrakcyjna. Pamięci RAM DDR3 zostają te same, czyli sztuka za 38,50. No i podsumowanie. Cena za części bez specjalnych okazji to w przybliżeniu około 600 zł. Sprzedający ma w kieszeni 400 zł. Pamiętajmy, że 200 zł kosztuje obudowa i spokojnie można kupić tańszą. Do tego zestawu spokojnie wystarczyłby zasilacz o mocy 400 W i dużo tańszy, za około 60-70 zł. Przetestuję go, żeby Wam pokazać, czy faktycznie warto wydać tysiaka na taki komputer. No i dobra, to odpalamy komputer profesjonalnym włącznikiem. Zobaczymy, czy startuje. Mam tutaj zrobiony taki zestaw, który ma te same parametry jak ten komputer gamingowy. Jedyna różnica to, że mamy tutaj lepszy procesor, ponieważ tego 2300 nie miałem. Parametry karty graficznej. Jest to Nvidia GeForce GT 630, technologia 40 nanometrów. Direct 11, pamięć DDR3 na szynie 128 bit, przepustowość pamięci 17,6 gigabita na sekundę. Jest to karta graficzna z 2012 roku. Procesor różni się tylko tym, że tutaj mamy zegar podstawowy 3.1, a model z tamtego komputera ma zegar podstawowy 2.8 GHz. Dobra, sprawdzimy sobie, jak tutaj na stronce wychodzi karta graficzna na tle innych kart graficznych. Zobaczcie, tutaj macie rozdzielczość zalecana 720p, to mamy tak żółto, czyli średnio. Także szału nie ma. Tutaj zobaczcie, różnica GT 440, taka sama wydajność. Także no raczej ta karta tu jest z dołu, z tymi najsłabszymi. Także no nie jestem pewny, co ta karta nam pokaże dzisiaj w teście. Ale zobaczymy, może na coś się nada.
Jak widać, nawet stary poczciwy 9600 GT jest wydajniejszy od tego modelu. No i oczywiście nie może zabraknąć testów Cinebenchu R15. Zaraz zobaczymy wynik. Dobra, mamy tutaj 28,34 FPS. Czyli szału nie ma, można powiedzieć słabo. No to teraz test w CS-ie. CS2 ustawienia 1680x1050 niskie. I zobaczcie, tu mamy takie klatki 23-22 FPS-y. Zobaczcie, tu mamy spadki do 15, także gra jest niegrywalna. Nie polecam grać w tej rozdzielczości. Zaraz sobie sprawdzimy rozdzielczość 1280x720, ustawienia niskie. Jak widać, tutaj mamy poprawę. Mamy tak 29-30 FPS-ów. Chociaż też spada podczas strzelania. Także też odradzam. Raczej ciężko się gra. Także ta karta raczej nie nadaje się do CS-a. Następnie mamy GTA 5. Tutaj sprawdzamy ustawienia 1920x1080. Niskie. Tutaj też ustawienia max 17 klatek. Także też bardzo słaba grywalność. Musimy zmienić rozdzielczość. Tutaj zmieniłem na 768. Napisałem 720. Ale zobaczcie, i tak gra nawet tutaj ma 40-50 miejscami klatek. Także nie jest źle. Myślę, że jakbym dał na 720, to by było kilka FPS-ów więcej. Także do tej gry nie jest źle. To się akurat zdziwiłem. Podczas jazdy autem 35-32. Od biedy można pograć. No i dobra, teraz czekamy na Fortnite'a. Fortnite ustawienia 1920x1080. Rozdzielczość 3D 75%. No i tutaj zobaczcie. Tutaj mamy nawet 70 FPS-ów tam było. Zobaczcie z balonu. No, zobaczcie, tu jestem w szoku. Karta daje radę w tej grze. 60 klatek. Nie no, myślę, że można pograć. Zobaczcie, na pewno lepiej chodzi niż niejedna Integra. Tutaj chwilę sobie pograłem na tym kompie. Myślę, że nawet jakby grać tam w niższej rozdzielczości, to by było więcej tych klatek. Ale myślę, że i tak grywalność jest ok. Napiszcie w komentarzu, ile według Was ten komputer faktycznie jest wart, na ile go wyceniacie i czy kupilibyście taki komputer. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku, widzimy się na kolejnym filmie. Narka, cześć i nie zapominajcie o subskrypcji.